tym filmie omówimy ułamki. Zobaczymy, że jest wiele sposobów, aby myśleć o ułamkach. Zacznijmy od tej najbardziej podstawowej idei. Mamy tutaj kwadrat, to jest nasza całość. Zapiszmy całość. To jest cały kwadrat, jeden kwadrat. Teraz podzielę ten kwadrat na cztery równe części. Jednym cięciem zrobię dwie części. Poprawmy, żeby było równe. I drugim cięciem zrobię cztery części. Mam cztery równe części. Zapiszmy cztery. Teraz wybiorę sobie jedną z tych części. Załóżmy, że tą. Zamaluję. Zakreskuję. I teraz pytanie. Jaką częścią całości jest ten kawałek, który wybrałam? Ten zakreskowany na czerwono. To jest jedna z czterech części. Zapiszmy. Jedna z czterech. Możesz myśleć o tym ułamku na dwa sposoby. To jest jedna część z czterech. Albo możesz widzieć to jako całość podzieloną przez cztery. Dzielisz cały kwadrat na cztery osoby. Ile części dostaje każda z nich? Jedną z czterech, czyli jedną czwartą. Przejdźmy do drugiej figury. Tym razem zrobimy odwrotnie. Najpierw napiszmy ułamek. Dajmy na to jedna ósma. Dajmy na to jedna ósma. Możemy teraz podzielić tę całość. Napiszmy, że to jest całość. To jest jeden prostokąt. Całość. Możemy teraz podzielić tę całość, ten prostokąt, na 8 równych części. Zrobimy tak. Najpierw podzielimy na 2. Mamy dwie części. Każdą z tych części podzielę jeszcze na 2. Na pół. Czyli mamy 4 równe części. I każdą z nich jeszcze na pół. I otrzymam 8 równych części. Oczywiście to są szkice, ja robię wszystko odręcznie. Natomiast wszystkie te części zakładamy, że są równe. Pamiętajcie. Mam teraz 8 równych części. Wybieram jedną z nich, na przykład tą, aby dostać ułamek 1 ósma. Mogę wybrać dowolną część. Weźmy sobie akurat tą. Nie musi być pierwsza, nie musi być druga, nie musi być ostatnia. Może być dowolna ze środka. Czyli ten prostokąt zamalowany na czerwono oznacza ułamek 1 ósma. Zróbmy jeszcze kilka przykładów. Chciałabym, abyście teraz zatrzymali to wideo i spróbowali odpowiedzieć, jaki ułamek całości przedstawia ta część figury zamalowana na czerwono. Ta część i ta część. Możecie to zrobić w głowie albo napisać na kartce. Zatrzymaj wideo teraz. W porządku? Mam nadzieję, że już wiesz. Omówmy teraz po kolei te przykłady. Tutaj mamy prostokąt. Podzielony jest na trzy równe części. Zamalowana jest jedna. Napiszmy. Mamy trzy równe części. Zamalowana jest jedna z nich. Więc ta czerwona część to jedna trzecia całego prostokąta. Drugi przykład w kształcie pizzy. Mamy tutaj pięć równych części. 1, 2, 3, 4, 5. Pięć równych części. Napiszmy. Pięć równych części. Na czerwono zamalowaliśmy jedną. Czyli mamy jedną z pięciu części zamalowaną na czerwono. Więc jeden kawałek tej pizzy to jedna piąta całej pizzy. Kolejny przykład. Ciekawy i trochę podchwytliwy. Mógłbyś powiedzieć, że mamy tutaj 1, 2, 3, 4 części i zamalowana jest jedna z nich. Ale uwaga, to nie jest 1 czwarta całości. Dlaczego tak nie będzie? Pamiętaj, musimy mieć takie same części, równe części. Ten trójkąt nie został podzielony na równe części. Nie możemy tutaj mówić o ułamku. Zwróć uwagę, że w każdym poprzednim przykładzie mieliśmy równe części. Zapraszam do kolejnego filmu.